Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Polska elektrownia jądrowa. Elektrownie jądrowych w Polsce. Elektrownia atomowa. Polską elektrownię atomową. Energia atomowa jest tematem, który wraca do polskich mediów raz na kilka lat. We współczesnej historii Polski praktycznie każda partia, która była u władzy w XXI wieku, obiecała zbudować pierwszą elektrownię atomową. Jednak mimo upływu już blisko 14 lat i mimo wydania setek milionów złotych, termin uruchomienia pierwszego reaktora jest nadal prawie tak samo odległy jak właśnie 14 lat temu, kiedy o budowie usłyszeć można było po raz pierwszy. Jednak te obecne problemy i opóźnienia, jakie obserwujemy, mogły tak naprawdę nigdy nie mieć miejsca. Historia naszego kraju mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Nasza obecna sytuacja energetyczna mogłaby być o wiele lepsza. Wszystko to mogłoby mieć miejsce, gdyby udało nam się dokończyć budowę prawdziwej, pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Elektrowni jądrowej, która powstać miała w Żarnowcu. Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do historii samej żarnowieckiej elektrowni jądrowej, warto poświęcić trochę czasu na tło historyczne, na wszystkie te działania i wydarzenia, które musiały mieć miejsce, bo bez nich prawdopodobnie nigdy nie doszlibyśmy do punktu, w którym realnie mogliśmy zacząć myśleć o wytwarzaniu energii z atomu. Dlatego też na samym początku musimy przenieść się do powojennej Polski lat 40., a dokładniej do roku 1947. Wtedy to właśnie udało się poczynić jeden z pierwszych małych kroków w stronę okiełznania atomu. Podpisano porozumienie naukowo-techniczne między Polską a Związkiem Radzieckim. Głównym założeniem tego dokumentu było rozpoczęcie wydobycia uranu na terenie naszego kraju. Obszarem, z którego planowano wydobycie tego surowca, były przede wszystkim Sudety. Dokument zakładał również powstanie przedsiębiorstw, którego głównym zadaniem byłoby koordynowanie wydobycia i poszukiwanie nowych służb. Do Polski przybyli również naukowcy i kadra radziecka wraz z niezbędnym sprzętem, który pozwolił na rozpoczęcie wydobycia. Oczywiście, jak łatwo się domyślać, cały wydobyty urobek na terenie naszego kraju trafiał do Związku Radzieckiego. Umowa ta, co prawda, nie dawała nam bezpośredniego dostępu do technologii energetycznych reaktorów atomowych, jednak warto pamiętać, że taka technologia nie do końca wtedy istniała. Możliwość wykorzystania energii atomowej do produkcji prądu pojawiała się dopiero w latach 50., kiedy to zaczęły powstawać pierwsze elektrownie atomowe na terenie Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. W latach 50. również miał miejsce kolejny ważny krok w historii polskiej atomistyki. Udało się powołać struktury państwowe, które oficjalnie mogły zajmować się badaniami nad energią atomową na terenie naszego kraju. Miało to dokładnie miejsce w 1955 roku, kiedy to rząd powołał do istnienia Instytut Badań Jądrowych. Dzięki tej instytucji takie osoby jak dr Marian Mięsowicz czy profesor Henryk Niewodniczański, którzy to byli wybitnymi polskimi fizykami tamtych czasów, zyskały oficjalną przestrzeń do pracy. Nie byle kim był również profesor Andrzej Sołtan, pierwszy dyrektor Instytutu Badań Jądrowych. Zasłynął on przede wszystkim tym, że udało mu się wraz z amerykańskimi naukowcami opracować nową metodę pozyskiwania neutronów. Profesor Sołtan w 1946 roku wraz ze swoim mentorem, notabene również wielkim polskim fizykiem, profesorem Stefanem Pieńkowskim, miał możliwość obserwowania prób atomowych przeprowadzanych wówczas przez Amerykanów na atolu Bikini. Wszyscy oni jednak mogli zacząć działać pod szyldem Instytutu Badań Jądrowych przede wszystkim dlatego, że Związek Radziecki w 1955 roku zdjął klauzulę tajności, która dotyczyła pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Jak szybko okazało się potem, Rosjanie zrobili to głównie z powodów ekonomicznych. Chcieli po prostu zarobić pieniądze na krajach bloku wschodniego. Zaraz po otworzeniu IBJ, na przełomie lat 1955 i 1956, rozpoczęto rozmowy na temat budowy w Polsce pierwszego reaktora. Prowadziły one finalnie do podpisania kontraktu i rozpoczęcia budowy reaktora doświadczalnego EWA, który znajdować miał się w Świerku. Zakończenie prac oraz jego uruchomienie miało miejsce 2 lata później, czyli w 1958. Warto również zaznaczyć, że wraz z zakupem technologii pozyskaliśmy również możliwość wyszkolenia polskiej kadry, która zajmować miała się obsługą reaktora, co dało nam niezbędną wiedzę wymaganą do dalszego rozwoju w przyszłości. Do dzisiaj zachowało się nagranie z uroczystego otwarcia reaktora EWA. Tak o tym wydarzeniu wypowiadał się ówczesny pełnomocnik do spraw energetyki jądrowej Wilhelm Bilik. Towarzyszu premierze, drodzy towarzysze, uruchomienie pierwszego polskiego reaktora posiada pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju atomistyki, co więcej niemałe znaczenie dla dalszego rozwoju nauki i postępu technicznego w kraju.
Otwieramy w ten sposób naukowcom polskim drogę do nowych badań i doświadczeń w dziedzinie nowoczesnej fizyki jądrowej, chemii jądrowej, inżynierii reaktorowej, w dziedzinie, która umożliwia wyzwolenie olbrzymich, nieznanych dotąd sił w służbie człowieka, która stała się symbolem nowej epoki. Tutaj mała ciekawostka, bo reaktor EWA znaleźć można było na rewersie banknotu o nominale 20 tysięcy złotych, który znajdował się w obiegu od 1989 roku aż do denominacji. Na awersie tego banknotu znajdowała się zaś Maria Strudowska-Curie. Jednak wracając do sedna, to w naszej historii wkraczamy w lata 60., które mijały głównie jako okres, w którym skupiono się na doskonaleniu dopiero co zdobytych technologii. Początkowo, po zakończeniu budowy, EWA była w stanie generować moc o wartości 2 megawatów. Wartość tą udało się podwoić i w roku 1964 wynosiła ona już 4 megawaty. Zaś w 1967 roku dzięki kolejnym modyfikacjom udało się uzyskać wartość 10 megawatów i była to wartość finalna, z jaką reaktor ten pracował aż do jego wyłączenia w roku 1995. W latach 60. również Polakom udało się uruchomić kolejne 2 reaktory. Anna oraz Maryla zaczęły działać w roku 1963. Maryla zbudowana została głównie w celach czysto eksperymentalnych. Testowano na niej przede wszystkim paliwo do reaktora EWA. Oprócz tego jednak służyła również do badania nowych technologii reaktorowych, co pozwoliło na wprowadzenie wcześniej wspomnianych ulepszeń w pierwszym polskim reaktorze. Anna zaś zbudowana została jako reaktor przeznaczony do pracy naukowo-badawczej. Rok po jej uruchomieniu została ona włączona do programu badawczego, który finansowany był przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Dzięki temu zyskaliśmy szerokie pole do wymiany doświadczeń z innymi krajami, które były wtedy członkami tego programu. Reaktor ten służył również do szkolenia nowych operatorów i nowej kadry. Warto również wspomnieć, że Anna stworzona została w całości przez polskich naukowców. Pomysł, projekt oraz wykonanie były całkowicie polskie. Lata 60. to również czas, kiedy rząd na poważnie zaczął rozważać budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Wynikało to przede wszystkim z chęci dywersyfikacji źródeł energii oraz z chęci dalszego rozwoju atomistyki w Polsce. Pierwszy krok, jaki postanowiono poczynić, to rozpoczęcie prac nad badaniami i analizami, które doprowadzić miały do stworzenia jak najbardziej optymalnego planu rozwoju energetyki jądrowej. Pierwsze takie analizy rozpoczęły się już na początku roku 1960. Zakładano wtedy uruchomienie 2 elektrowni o mocy odpowiednio 200 i 300 MW. Elektrownie te miały powstać nad rzeką Narwia oraz rzeką Bug. Co ciekawe, plany z tamtych lat były wyjątkowo ambitne, bo zakładały również rozpoczęcie pracy nad polskimi statkami z napędem atomowym oraz uruchomienie wielu nowych reaktorów badawczych w różnych instytutach naukowych na terenie całego kraju. Finalnie jednak wszystkie te założenia zmieniły się mniej więcej w połowie lat 60. Porzucono wtedy pomysł budowy 2 mniejszych elektrowni, zamiast tego pojawiła się koncepcja budowy jednej, ale za to o wiele potężniejszej, bo o mocy 2000 MW. Rozpoczęto w związku z tym badania geologiczne, hydrologiczne, sejsmiczne i wszelkie inne, które konieczne były do znalezienia jak najbardziej odpowiedniego miejsca na tak strategiczny obiekt. Prace te trwały mniej więcej aż do początku lat 70. Wytypowano wtedy 12 możliwych lokalizacji na terenie całego kraju. Z tych 12, po przeprowadzeniu dalszych i jeszcze bardziej szczegółowych analiz, udało się wytypować finalnie 4 możliwe miejsca. I w ten właśnie sposób docieramy do początku lat 70. Dekada ta rozpoczęła się pierwszymi oficjalnymi rządowymi decyzjami, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej. W roku 1971 prezydium rządu wydało decyzję numer 113/71, w której to można było znaleźć informację o tym, że Polska planuje rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej oraz że elektrownia ta wyposażona będzie w radzieckie reaktory WR-440. Następny dokument opublikowany został już w roku 1972. To decyzja numer 1030/72, w której to rząd przyjął okolice Jeziora Żarnowieckiego jako tą najbardziej optymalną lokalizację na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dalsza część lat 70. miała pod znakiem dopracowywania polskiego programu energetyki jądrowej. W 1974 roku podpisana została międzyrządowa umowa między Polską a Związkiem Radzieckim o współpracy przy budowie EJ Żarnowiec. Rok później, w 75. rząd opublikował nowe plany co do energetyki jądrowej. Zgodnie z nimi zakładano, że do roku 1990 wszystkie nasze elektrownie jądrowe dysponować będą mocą rzędu 5 GW, czyli 5000 MW. Zaś do roku 2000 elektrownie te miały dysponować mocą rzędu 23 GW. Oczywiście wraz z czasem zmieniały się nasze realne możliwości co do budowy takich obiektów, przez co wartości te na przestrzeni lat wielokrotnie były obniżane.
Początkowo jednak zakładano, że prócz żarnowca do końca XX wieku uruchomione zostanie kilka dodatkowych elektrowni. Planetę przedstawia mapa, która widoczna jest teraz na ekranie. Nie jest może ona idealnym odzwierciedleniem koncepcji, bo pochodzi z roku 73, nie zaś z 75, kiedy opublikowany został wcześniej wspomniany plan rozwoju, ale do celów poglądowych jak najbardziej jest wystarczająca. Punkty zaznaczone na czerwono to wszystkie te elektrownie jądrowe o mocy minimum 300 MW, które uruchomione miały zostać do roku 2000. Lata 70. to również czas, kiedy rozpoczęto kolejne badania lokalizacyjne, których celem było wytypowanie najbardziej optymalnej lokalizacji do budowy drugiej elektrowni. Ta w planach miała być prawie dwa razy potężniejsza od żarnowca. Docelowo miała być wyposażona w 4 reaktory WVER-1000, co pozwolić miało na osiągnięcie mocy docelowej wynoszącej 4 GW. W dalszej części materiału pomijam jednak historię elektrowni jądrowej Warta, bo tak miała nazywać się ta druga elektrownia, a pomijam ten temat dlatego, że prócz wykopienia gruntu i ogłoszenia kilku decyzji administracyjnych, to tak naprawdę budowa samej elektrowni nigdy się nie rozpoczęła. Wracając jednak do Żarnowca, to kolejny ważny moment w jego historii miał miejsce w roku 1978. Podpisano wtedy kontrakt między Polskim Towarzystwem Handlu Zagranicznego Elektrim oraz radzieckim przedsiębiorstwem Atomstroyeksport. Przedmiotem tego kontraktu było opracowanie projektu technicznego elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Projekt ten miał zakładać uruchomienie początkowo jedynie 2 bloków wraz z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne 2 w przyszłości. Tym właśnie sposobem dochodzimy do końca lat 70. i wkraczamy w początek lat 80. Dekada ta to głównie czas realizacji wszystkich wcześniejszych założeń i planów. Czas, kiedy wreszcie rozpoczęła się budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Pierwszy krok, jaki został poczyniony w celu rozpoczęcia budowy, miał miejsce w styczniu 1982 roku. Wtedy to Rada Ministrów przyjęła uchwałę 10/82. Dokument ten był oficjalnym zatwierdzeniem projektu elektrowni oraz oficjalnym rozpoczęciem pierwszego etapu budowy. Zgodnie z tą uchwałą, pierwszy blok energetyczny uruchomiony miał zostać w 1989 roku, zaś drugi w roku 1990. Już 2 miesiące po wydaniu tej decyzji, w marcu 1982 roku, wydane zostało wstępne pozwolenie na budowę. Dzięki temu pozwoleniu, parę dni później, 31 marca, teren przekazany został w ręce wykonawcy przedsiębiorstwa Energoblok Wybrzeże. W ten właśnie sposób, 31 marca 1982 uznać możemy za oficjalny początek budowy EJ Żarnowiec. Początkowy etap budowy skupiał się przede wszystkim na budynkach pomocniczych, które zapewnić miały niezbędną logistykę. Rozpoczęto pracę nad wszelkimi niezbędnymi halami, budynkami socjalnymi, stacją kolejową oraz hotelami pracowniczymi. Skupiono się również na budowie ośrodka pomiarów zewnętrznych, który to był swego rodzaju stacją meteorologiczną wyposażoną w 200-metrowy maszt oraz w radar meteorologiczny. Głównym zadaniem tego ośrodka miało być badanie wpływu elektrowni jądrowej na środowisko oraz symulowanie i obserwacja skażeń, jakie mogłyby powstać podczas pracy elektrowni. Większość prac nad budynkami pomocniczymi udało się zakończyć do roku 1985. W tym samym roku, w czerwcu, miała miejsce uroczystość, w której wmurowany został akt erekcyjny, czyli swego rodzaju dokument, który w uroczysty sposób rozpoczął budowę. Parę miesięcy później, w listopadzie, rozpoczęły się prace nad budynkiem, w którym działać miały pierwsze 2 reaktory. Te wstępne działania polegały na przygotowaniu fundamentów oraz na poprawnym wybetonowaniu płyt fundamentowych. Z racji na spore rozmiary oraz na konieczność zachowania odpowiedniej kolejności wykonywanych prac, cały ten proces trwał blisko 2 lata. Poprawnie przygotowane podłoże betonowe gotowe było dopiero pod koniec 1987 roku. Jednak pomiędzy rokiem 85 a 87 miało miejsce wydarzenie, które całkowicie odmieniło sposób, w jaki elektrownia jądrowa była i jest nadal postrzegana przez człowieka. 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Wniманie, wniманie! Wniманie, wniманie! Uważajmy, towarzyści! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка.
Czarnobyl sprawił, że nastawienie społeczne do Żarnowca stało się praktycznie w większości tylko negatywne. Jeśli przed wydarzeniami z Czarnobyla zdarzały się pomniejsze protesty, to po tych wydarzeniach grupy strajkowe były tak potężne, że spowalniały one dalszy postęp prac, blokowały drogi dojazdowe, utrudniały transport materiałów potrzebnych do dalszej budowy, czy organizowały nawet strajki głodowe. Protesty przeciwko budowie Żarnowca odbywały się praktycznie w całym kraju. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk oraz wiele mniejszych miejscowości stawały się miejscami, w których spotykali się przeciwnicy budowy. Protesty te wynikały przede wszystkim z dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest strach. Ludzie po prostu bali się, bo wtedy tak naprawdę nikt nie wiedział, co dokładnie się wydarzyło. Wiedza ludzi żyjących w tamtych czasach ograniczała się do tego, że miała miejsce poważna awaria spowodowana przez elektrownię jądrową. A skoro elektrownia jądrowa niesie za sobą zagrożenie, to pojawiało się u ludzi pytanie, po co nam w ogóle taka elektrownia? Drugą rzeczą, przez jaką były spowodowane protesty, jest ogólnie rozumiana niechęć do władzy, lub też po prostu brak zaufania do tejże. Nikt nie ufał rządzącym, nikt nie ufał generałowi Jaruzelskiemu. Mimo jednak protestów, jakie zapoczątkował na dużą skalę Czarnobyl, prace wciąż trwały. W 1987 udało się zakończyć wcześniej wspomniane betonowanie płyt fundamentowych. Zaraz potem rozpoczęły się dalsze prace skupiające się na budowie ścian oraz stropów poszczególnych pomieszczeń, w których znajdować miały się reaktory. Dodatkowo zapoczątkowano prace nad wykładzinami hermetycznymi studni obu reaktorów oraz dalsze prace nad innymi pomieszczeniami. Jednak te ciągle postępujące roboty budowlane tak naprawdę już w roku 1988 zaczęły zwalniać. Cała budowa zaczęła powoli przechodzić w stan hibernacji. Spowodowane to było nie tyle co dużym oporem społecznym, a problemami finansowymi, z jakimi borykała się gospodarka Polski Ludowej pod koniec swojego istnienia. Państwo po prostu nie miało pieniędzy na dalsze prace, czego efektem było postępujące wygaszanie prac i skupienie się na zabezpieczeniu budowy. Żarnowiec odchodzi jednakże w tym momencie na drugi plan, również przez sytuację polityczną, jaka miała miejsce pod koniec lat 80. Ogromne problemy gospodarcze, potężne opory społeczne, wzrost znaczenia idei wolnościowych oraz w końcu sama solidarność. Wszystkie te oraz wiele innych czynników finalnie doprowadzają do upadku komunizmu w Polsce, a wraz z tym upadkiem odejść musiała również stara komunistyczna władza. Po jej odejściu zorganizowane zostały pierwsze częściowo wolne wybory po II wojnie światowej. Ich efektem było powołanie nowej ekipy rządzącej na czele z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Nowy rząd początkowo podjął decyzję o bardziej szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji. W 1989 roku zaproszono na teren budowy ekspertów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ich celem było wystawienie opinii co do jakości dotychczas wykonanych prac. I co ciekawe, opinia ta była w większości bardzo pozytywna. Eksperci mieli co prawda pewne zastrzeżenia co do prędkości, z jaką postępuje budowa, ale brak było jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości zaimplementowanych rozwiązań i postawionych budynków. W końcowym raporcie stwierdzono, że budowa elektrowni w Żarnowcu spełnia wszelkie światowe standardy. Na bazie tej opinii rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu dalszych analiz, które skupiać miały się nad tym, czy z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się kontynuować budowę. Osobą, która miała zająć się przygotowaniem tej opinii, był ówczesny minister przemysłu Tadeusz Syryjczyk. Powołał on zespół składający się z 20 osób. Finalnie jednak członkowie tego zespołu nie doszli do jednoznacznego porozumienia. 10 osób opowiedziało się za kontynuowaniem budowy, a 10 było przeciw. W związku z brakiem jednoznacznej opinii, rząd w grudniu podjął decyzję o wstrzymaniu budowy do końca 1990 roku. Warto jednak wspomnieć, że mimo wstrzymania budowy, to nadal dostarczane było wyposażenie, które zamówione zostało wcześniej. Do Żarnowca dotarły 4 wytwornice pary, 2 zbiorniki reaktorów oraz 1 blok górny. Za to wszystko, niezależnie od decyzji co do budowy, trzeba było zapłacić. Warto wspomnieć również o tym, że mimo zmiany władzy i upadku komunizmu, nastroje społeczne wcale się nie zmieniły. Nadal znacząca większość była przeciwko budowie elektrowni jądrowej. Widać to było chociażby podczas wcześniej wspomnianego transportu zbiorników pierwszego i drugiego reaktora, gdzie członkowie organizacji takich jak Wolność i Pokój czy Franciszczański Ruch Ekologiczny starali się fizycznie blokować tę dostawę. Negatywne nastroje widoczne były również na przełomie lat 1989 i 1990, kiedy to przeciwnicy atomu przeprowadzili na terenie budowy głodówkę. Jej finalnym efektem było zorganizowanie lokalnego referendum, w którym zapytano mieszkańców ówczesnego województwa gdańskiego, czy są za, czy przeciwko kontynuowaniu budowy elektrowni. Znacząca większość, bo około 86% osób, opowiedziało się za przerwaniem budowy. Jednak z racji tego, że jedynie 44% osób uprawnionych wzięło udział w tym referendum, to w żaden sposób nie było ono wiążące prawnie.
Narastające protesty nie przeszkodziły jednak temu, aby w 1990 roku plac budowy odwiedziły nowe ekipy specjalistów, w tym kolejna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz nowa ekipa prywatnej firmy Siemens. Zaproszone zostały one przez ówczesnego prezesa Polskiej Agencji Atomistyki, profesora Romana Żelaznego, jak i również przez wcześniej wspomnianego ministra przemysłu. Oba te zespoły wyraziły się pozytywnie co do ogólnego postępu prac. Zaproponowały one co prawda pewne poprawki, które pozwoliłyby polepszyć poziom bezpieczeństwa, lecz nie było to nic, co nie byłoby możliwe do wprowadzenia na tamten czas i zaawansowanie budowy. Ekipa firmy Siemens stwierdziła nawet, że po lekkich modyfikacjach elektrownia jądrowa w Żarnowcu spełniać będzie wszystkie normy i przepisy, jakie spełniają wszystkie inne elektrownie jądrowe na terenie Niemiec. Misję ogólnej oceny przedsięwzięcia powierzono również jeszcze jednemu podmiotowi, belgijskiej firmie Belgatom. Firma ta rozpoczęła pracę nad analizą sytuacji Żarnowca, jednak nigdy nie przedstawiła finalnego raportu. Ostatnim dokumentem, jaki dotarł do polskiego rządu, było krótkie podsumowanie dotychczasowych analiz, które liczyło 5 stron. Oprócz informacji o kosztach poniesionych na budowę oraz kosztach przypuszczalnej eksploatacji, w dokumencie znalazła się również opinia co do aktualnego stanu elektrowni jądrowej. Brzmiała ona następująco. Obecna EJ Żarnowiec byłaby jako taka nielicencjonowana w kraju zachodnim. Przeprowadzona przez nas analiza techniczna doprowadziła do wniosku, że istnieją interesujące możliwości ulepszenia tych rozwiązań projektowych, ale końcowe wnioski nie mogą być sformułowane bez głębszej i bardziej szczegółowej analizy. Dokument z tymi słowami dotarł do ministra przemysłu 3 września 1990 roku. Dzień później, 4 września, miało miejsce posiedzenie Rady Ministrów, gdzie minister przemysłu Tadeusz Syryjczyk postanowił już jasno opowiedzieć się za przerwaniem budowy. Argumentował to zbędnością elektrowni dla wewnętrznego bilansu elektrycznego, wątpliwą rentownością względem elektrowni konwencjonalnych oraz niejednoznacznością co do kwestii bezpieczeństwa. Minister swoje argumenty opierał głównie na opracowaniu dostarczonym przez firmę Belgatom, pomijając w większości wnioski z raportów innych instytucji. Mimo to przedstawione argumenty i propozycja zakończenia budowy trafiła w gusta rządu i ten podjął finalnie decyzję o przerwaniu dalszych analiz i anulowaniu budowy. Oficjalnie decyzja ta ogłoszona została 17 grudnia 1990 roku wraz z ustawą. Wyznaczono wtedy również oficjalny termin likwidacji elektrowni na 31 grudnia 1992 roku. Po latach od tej decyzji minister Syryjczyk wypowiedział się ponownie na temat przerwania budowy. Oto fragment tej wypowiedzi. Panowało powszechne pomieszanie roli ekspertów i grup zainteresowanych określonym rozwiązaniem. Opinia publiczna pozostawała pod wrażeniem katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na terenie województwa gdańskiego miały miejsce liczne protesty, a ówczesna wojewódzka Rada Narodowa zmierzała do organizacji referendum. Jednocześnie nie było atmosfery umożliwiającej objaśnienie różnic pomiędzy typem reaktora, który uległ katastrofalnej awarii w Czarnobylu, a reaktorem przewidywanym w projektowanej EJ w Żarnowcu. Na YouTubie udało mi się znaleźć również wywiad sprzed 2 lat, w którym minister wypowiada się bardziej szczegółowo na temat Żarnowca. Jest to bardzo ciekawy materiał, którego jednak nie będę tutaj zamieszczał, bo sam wywiad trwa ponad godzinę, a fragment o Żarnowcu prawie 10 minut. Dlatego też link do tego wywiadu znaleźć możecie w opisie. Bardzo polecam przesłuchać przynajmniej ten fragment o elektrowni, bo minister opowiada o panującej wtedy atmosferze i przedstawia kolejne argumenty, dlaczego jego zdaniem anulowanie budowy Żarnowca było dobrą decyzją. Jednak wracając do wątku historycznego, to od momentu anulowania budowy rozpoczęła się wyprzedaż tego, co tylko można było sprzedać. Proces ten miał nam zrekompensować poniesione dotychczas koszty na budowę, które były ogromne. Zakłada się, że na Żarnowiec państwo polskie wydało od około 500 do 700 milionów dolarów. Proces zaawansowania budowy przed jej przerwaniem określa się na jakieś 40%, więc aby dokończyć budowę konieczne było wydanie ponad miliarda dolarów. Taka kwota dla nowo powstałej III Rzeczpospolitej była dość znacząca. Z samego wcześniej wspomnianego procesu sprzedaży udało się odzyskać raptem kilkanaście procent z już wydanych 700 milionów. Gdy zaś na placu budowy nie zostało już nic, co ktoś chciałby kupić, to sam plac całkowicie porzucono, przez co z czasem stał on się ofiarą złodziei, którzy rozkradli wszystko, co się tylko dało, a co nie zostało sprzedane lub zezłomowane. W tym miejscu myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy dobrze, że przerwano wtedy dalszą budowę. Osobiście uważam, że była to w większości zła decyzja, bo z perspektywy dzisiejszych czasów elektrownia jądrowa w Żarnowcu mogłaby wiele zmienić w obecnym systemie energetyki. Byłaby ona przede wszystkim kolejnym niezależnym źródłem energii, który chroniłby nas przed totalnym blackoutem i przerwami w dostawach prądu.
We współczesnej historii Polski już kilka razy byliśmy bardzo blisko poważnego kryzysu energetycznego. Jedna z poważniejszych sytuacji miała miejsce w sierpniu 2015 roku, kiedy to po prostu zabrakło nam mocy w systemie energetycznym. Cała ta sytuacja wynikała wtedy przede wszystkim z tego, że kilka największych bloków węglowych było w remoncie. Próbowano wtedy ratować się dostawą energii z krajów sąsiednich, ale jednak okazało się to niewystarczające. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że pierwszy raz od 30 lat konieczne było zmuszenie kilku tysięcy zakładów produkcyjnych do zmniejszenia poboru prądu i tylko to nas wtedy uratowało. Ten przykład jest jednym z wielu, który pokazuje nam, że w dłuższej perspektywie dokończenie Żarnowca byłoby dla nas zbawienne. Jednak z drugiej strony jestem również świadom tego, że sytuacja naszego kraju na początku lat 90. była bardzo niestabilna i niepewna. Nie mieliśmy zbyt wiele pieniędzy, więc pewne wydatki na pewno trzeba było ograniczyć. Dlatego też osobiście uważam, że najlepszą decyzją, jaką podjąć mogli rządzący w sprawie Żarnowca, było nie tyle co przerwanie i likwidacja budowy, a jej tymczasowe zamrożenie. Tak na przykład zrobił rząd Słowacji, który również na początku lat 90. odziedziczył niedokończoną elektrownię jądrową. Z powodu braku środków na dokończenie budowy postanowiono ją wtedy zamrozić i zabezpieczyć na kilka lat, przez co w 1995 roku, kiedy sytuacja finansowa Słowacji się poprawiła, rozpoczęto dalsze prace i finalnie elektrownia zaczęła działać już w 1998 roku i działa tam do dzisiaj. Tym właśnie sposobem dotarliśmy do końca tego materiału. Chciałem wam w tym miejscu przede wszystkim bardzo podziękować za poświęcony czas. Jestem również niezmiernie ciekaw waszej opinii na temat przerwania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Gorąco zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeśli zaś udało wam się dotrzeć aż tutaj, to chciałbym prosić również o zostawienie subskrypcji i lajka pod tym filmem. Chciałbym tworzyć więcej tego typu treści, a nic tak nie motywuje człowieka jak rosnące grono zadowolonych odbiorców. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do obejrzenia innych moich filmików.